Hej! Przychodzę do Was z nowym testem kremu BB, który mnie ostatnio totalnie zainteresował. Oczywiście mowa o marce Taupe. Ostatnio mega dużo tych kremów BB mi się przewija w kosmetykach, aczkolwiek wiele z nich naprawdę mega polubiłam. A tutaj mamy krem BB Taupe Dermo Face Sebio, BB matujący krem korygujący, skóra wrażliwa, alergiczna, mieszana, tłusta, niedoskonałości. Ja co prawda mam cerę suchą. Aczkolwiek niedoskonałości są, wrażliwość jest. Mam nadzieję, że będzie fajny. Stop niespodziewanym zmianom maskuje niedoskonałości nawet do 12 godzin. Sprawdzimy. Zapobiega błyszczeniu i matuje do 8. Mi to akurat na tym nie zależy, może nawet w ogóle nie działać pod tym względem. Redukuje zmiany trądzikowe. Zobaczymy. Natural Beige, tylko jeden kolorek był. SPF 30. Także to też mnie bardzo cieszy. No i co tutaj jeszcze jest napisane? Dowody, badania aparaturowe i dermatologiczne na grupie 50 osób. Sposób użycia. Nanieś krem na oczyszczoną i stonizowaną twarz i szyję. Ja oczywiście oprócz stonizowanej cery mam jeszcze pielęgnację i SPF. Rozprowadź równomiernie aż do uzyskania odpowiedniego poziomu krycia. Stosuj codziennie rano. Aluminiowa tuba. Małe, wielkie składniki, fizjologiczne pH. Dobra, otwieramy. To jest moje pierwsze spotkanie z nim. Rzeczywiście aluminiowa tuba wygląda jak taki krem do rąk, maść. Tutaj jest to samo napisane, bardzo ładnie wygląda. O, okej. Okay. Trzeba go otworzyć tak jak pastę do zębów. O! Ładny ten kolorek. Ja co prawda nie będę dzisiaj robiła takiego testu całodniowego, ewentualnie odezwę się do Was po tygodniu. Po prostu nie mam na to czasu. Okej. Okay. Wygląda jak taki mus. Pokazuję sobie w lusterku, jak to wygląda, wiecie? Ej. Kolorek wydaje się być ładny. Taki beżowy. No ale zobaczymy, bo ostatnio test kremu BB na mnie wyszedł. Przynajmniej mi nie wyszedł. Właściwie nie kremu BB, tylko kremu podkładu z Nivei. Tam to był cyrk. Jeżeli go oglądałyście, to dajcie znać. Ale pachnie ładnie. O kurczę, ale pachnie pięknie. Dobra. Czy on ciemnieje? No nie wiem, sprawdzimy to zaraz. Ja sobie na razie na pół twarzy go nałożę. Ale rewelacyjnie pachnie, no to bomba, jak dla mnie. Jak widzicie, ja mam co zakrywać. On się zachowuje jak podkład, na razie. Musiałam się na chwilę zbliżyć do lusterka, żeby sobie tam nic nie rozmazać, bo mam makijaż. No, z tym kryciem to bym nie przesadzała, nie? Ja wiem, że to jest krem BB, ja to tak traktuję, bo ja lubię kremy BB, więc mi to nie przeszkadza, no ale no, niedoskonałości mi nie zakrył. Miał kryć 12 godzin, niedoskonałości mi nie zakrył, może da się go dobudować, zaraz sprawdzimy, ale już teraz widzę, że on jest za ciemny dla mnie. Miałam taką świetną passę przy kremach BB i podkładach ostatnio, same zresztą widziałyście na kanale. O nie. Dobra, nieważne. Ale na szczęście nie jest pomarańczowy, więc go oddam mamie, bo nie, no ja go nosić nie będę. Spójrzcie, on ciemnieje. No dobra. Dlaczego? A był taki piękny. Jest tak kremowy, jest taki musowy. Cudownie się go nakłada. Cudownie, ale no widzicie? Zaraz Wam pokażę to na już nałożonym produkcie. Kurczę, no takie miałam nadzieje wobec niego. Taupe. Błagam o jaśniejszy kolor, błagam. Ja wiem, że mogę się opalić, ale ja nie mam czasu na opalanie. To, że on mi nie przykrył niedoskonałości, to ja mu to w nosie, bo... Kremy BB takie są, ja to właśnie lubię kremy BB. Moja cera też niedługo się poprawi, więc po prostu dla mnie to nie ma znaczenia. Jeżeli dla Was ma, no to przykro mi. No
No ale on mi ściemniał. Kurde, ale tak ładnie wygląda, tak świetliście na twarzy. Myślałam, że on będzie taki, wiecie, mur beton mat, ale tak nie jest. On jest świetlisty, bardzo kremowy. Spójrzcie. No zmienił odcień. No, mocno zmienił odcień. Znaczy mocno, to nie jest mocno, to nie ma co tam gadać, bo to naprawdę nie jest mocno. Ale już w mojej karnacji to nie pasuje. Ja sobie spróbuję go dobudować teraz. W tych miejscach moich zakrwienionych. Ale on ładnie wygląda na twarzy. O! Da się go budować. Pięknie. Naprawdę pięknie. Jak na to, jak ja mam teraz zakrwienione niektóre miejsca, jak ja mam przebarwienia i jeszcze lekko, już właściwie na końcówce, aktywne zmiany, no to pięknie się buduje. Ale jest dla mnie za ciemny. Powiem wam tak, ja go nosić nie będę. Ja go nosić nie będę. Mojej mamie go oddam, bo ona jest ode mnie ciemniejsza. Zresztą teraz jest też opalona do tego. Szkoda. No szkoda. Wygląda przecudownie na twarzy. Uczucie też jest świetne, pięknie pachnie. Jest taki kremowy, taki musowy, aż jak taka pianka. W ogóle go nie czuć na twarzy. O, ja mam w ogóle wrażenie, że on zastygł lekko. Ale on dla mnie za ciemny. Ale jest mi przykro teraz. Specjalnie po niego poleciałam do sklepu, żeby go kupić. No nie. Niestety, no widzicie, jest spora różnica, także ja zresztą zaraz zobaczę, czy wy na kamerze to widzicie, bo w ostatnim teście Nivei, który nam totalnie nie wyszedł, wy nie widzieliście aż takiej różnicy jak ja, dlatego sprawdzę, co wy teraz widzicie. Nie no, ale nawet wy w kamerze widzicie delikatną różnicę, co prawda ona jest na żywo większa, wiecie, jak to lampa wszystko rozjaśnia. No nic... No nie, no po prostu nie. Apeluję do marki Taupe o jaśniejszy kolor, błagam, bo po prostu to, jak on wygląda, jest niesamowite. Ja uwielbiam takie wykończenie. On jest taki lekko blurujący, ale tak ma naturalne wykończenie. Takie tutaj niby mat, tutaj gdzieś to światełko się odbija. Naprawdę wygląda pięknie i uczucie jest niesamowite. Uczucie jest naprawdę niesamowite, bo jest mega, mega przyjemny. Ja w ogóle go nie czuję, nawet się nie klei, nic się nie dzieje. Zobaczę, jak on się połączy z innymi kosmetykami jeszcze. W tym celu użyję sobie z L'Oreala Mordant Concealer. No, zmiany też. Ale właśnie fajne jest to, że można go budować. To jest świetne. Ale żałuję, że on jest ciemny dla mnie. Masakra. Teraz ten korektor śmiesznie może wyglądać, albo po prostu zmieszam na całej twarzy to wszystko. I to nie będzie tak źle wyglądało, no ale wiecie, na żywo no to nie będzie wyglądało zbyt dobrze. Czemu ja taka blada jestem? Wiecie, jakbym jeszcze miała świadomość, że się na pewno zaraz opalę, ja bym go zostawiła sobie. Ale ja mam świadomość, że ja się na pewno nie opalę teraz. Nawet tutaj dekoltu, żeby to jakoś tam w miarę wyglądało. Muszę się zbliżyć do lusterka, żeby sobie tam dojechać korektorem. No teraz to w ogóle wyglądam jak panda. Nałożę sobie różowy puder, może on zniweluje trochę wszystko. No minimalnie coś tam zniwelował. No nic, trudno. Ale mówię, uczucie na twarzy i wygląd taki naturalny to jest bajka. Naprawdę bajecznie wygląda. Mam nadzieję, że tak samo będzie się utrzymywał, chociaż ja w kremach BB nie pokładam wcale dużych nadziei, bo ja rozumiem ideę kremu BB i za to szanuję właśnie te produkty. Przejdźmy teraz sobie szybciutko przez rozświetlacz, róż i bronzer. Bronzer. Porozkładałam się po prostu w każdym możliwym miejscu. Dobra, ja sobie to szybko nałożę z wami. Gdzie są moje pędzle? Jak zwykle wszystko mi leci. Dajcie mi znać, jeżeli wy używacie. O, widzicie, nawet mojego bronzera tak dobrze nie widać. No trudno. Dobrze, że moja mama jest trochę ciemniejsza, to sobie skorzysta przynajmniej. Ale
Ależ ja to mam szczęście ostatnio. Nie no, uczucie na twarzy jest rewelacyjne. Ja wiem, że ja się powtarzam po raz kolejny, ale naprawdę bajecznie on leży. Właściwie leży. On właśnie nie leży na twarzy. On się tak ładnie wtopił. No ale ja niestety na żywo widzę, co tu się dzieje. A tu mi się jak zwykle spuciło trochę. Widzę na żywo niestety, co tu się dzieje. Skończę sobie usta i pogadam z wami. Dobra, maznęłam sobie usta błyszczykiem i muszę wam powiedzieć, że no wygląda pięknie. On wygląda pięknie. Kurczę, on się może trochę wtopił. Jest za ciemny. Jest zdecydowanie za ciemny, trochę ściemniał. Wtopił się ładnie w tą cerę. Pewnie w kamerze tego już nie widać mocno, bo też nie mam dekoltu odsłoniętego. Ja to widzę, że on jest za ciemny. Ale myślę, że on jest jeszcze w granicach. I myślę, że jeżeli jesteście delikatnie ciemniejsi ode mnie, to on wam przypadnie do gustu. I on, powiem tak, jak go dobudowałam, to w ogóle widzę się, jakbym miała podkład, a nie czuję po prostu nic. Także to jest rewelacyjne, pięknie wygląda na twarzy, no po prostu no pięknie. To jest taki naturalny blask od wewnątrz jakby. No ale niestety, ja dla was niestety go nie przetestuję przez najbliższy tydzień, nie wypowiem się na jego temat więcej. Jeżeli powstanie jasny kolor, to ja z wielką przyjemnością będę go używać, bo to co widzę podoba mi się niesamowicie, aczkolwiek nie jestem w stanie nic powiedzieć na temat trwałości, nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej na temat właśnie tego leczenia niedoskonałości i tak dalej, ale przynajmniej przetestowałam sobie i moje pierwsze wrażenia, pierwsze odczucie jest na maksa dobre, poza kolorem. Tylko tyle, ale to jest myślę, że po prostu dla cieplejszych karnacji, troszkę ciemniejszych aniżeli moja, bo ja po prostu widzę. Widzę, że tutaj jest za ciemno, jeszcze jakbym miała dekolt odkryty, no to w ogóle by było dziwnie. Ale to nic, tak jak mówię, jeżeli powstanie jakiś jaśniejszy odcień, to ja go sobie chętnie przetestuję, naprawdę. Bo wiecie, mogłabym go mieszać z kimś jasnym, ale z kolei nie mam niczego tak jasnego, żeby to wyrównać. No ale nie zmarnuje się ten produkt, bardzo się cieszę, że go przetestowałam. Uwielbiam markę Taupa, więc musiałam go po prostu przetestować siłą rzeczy, taka była kolej rzeczy, no i przetestowałam, wiem, że odcień nie jest mój, ale jak najbardziej jestem pod wielkim wrażeniem, jestem ciekawa, czy marka Taupa kiedyś rozszerzy gamę kolorystyczną, bardzo bym prosiła, także wtedy na pewno spotkamy się przy kolejnym teście, za dzisiaj wam bardzo dziękuję, jak widzicie, nie zawsze wszystko idzie po mojej myśli, nie każdy produkt jednak pasuje mojej cerze, może nie tyle cerze, co odcieniowi mojej karnacji na przykład, ale to nie koniec świata i wam takie rzeczy też będę pokazywała, żeby nie było, że to co sobie dobiorę zawsze jest idealne, bo tak nie jest. Także dziękuję wam za wspólnie spędzony czas, dajcie mi znać co lubicie najbardziej z marki Taupa, a ja tymczasem się z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie, buziaki, pa!